Jeśli chcecie zaimponować komuś w te walentynki lub po prostu zrobić coś słodkiego dla siebie, to mam dla Was kilka świetnych propozycji, które będą idealne w Dzień Zakochanych. Więc jeśli nie macie żadnego prezentu dla bliskiej osoby lub po prostu chcecie jakoś sobie dogodzić, to już zaraz się przekonacie, że możecie tego dokonać w bardzo szybki i prosty sposób. Witajcie ponownie na moim kanale. Walentynki zbliżają się wielkimi krokami, dlatego pomyślałam, że pokażę Wam kilka przepisów, które warto wykonać właśnie na taką okazję. Walentynki jest to dzień, mam wrażenie, albo bardzo uwielbiany, albo bardzo znienawidzony przez wiele osób. I obojętnie, czy chcecie wykonać coś na przykład dla siebie i będzie to taka forma takiej samoakceptacji i miłości do samego siebie, lub może chcecie przygotować coś dla drugiej połówki, dla najbliższej osoby, kogoś z rodziny, jest to naprawdę obojętne, to mam dzisiaj kilka przepisów, które są idealne. Wiadomo, że na moim kanale znajduje się pełno przepisów na słodycze. No i patrząc w ogóle na fakt, że napisałam książkę, w której znajdują się same słodycze, no już pokazuje, że jest to mój konik i że bardzo, bardzo lubię to robić i tworzyć. No i wydaje mi się, że właśnie w walentynki to słodycze będą głównie gościć na Waszych stołach i będą po prostu przesiadywać w Waszych lodówkach, by zrobić super niespodziankę. Zatem w tym filmie pokażę Wam trzy takie przepisy, które dzisiaj dla Was wybrałam, które już znajdują się na moim kanale lub na moim blogu. I te trzy przepisy reprezentują, można powiedzieć, trzy levele trudności i trzy levele zaawansowania. Zależy, jak dużo chcecie poświęcić czasu i jak dużo wydać pieniędzy na składniki. Wtedy, biorąc pod uwagę te różne determinanty, możecie wybrać idealny przepis, który możecie i będziecie w stanie wykonać we własnej kuchni. Numer jeden to jest Snickers. Jest to najbardziej zaawansowany przepis z tych trzech, ponieważ są to praktycznie dwie warstwy, warstwa takiego miękkiego nugatu, następnie karmel z orzeszkami i wszystko oblane czekoladą. Batoniki naprawdę do złudzenia przypominają klasycznego Snickersa, ale mój jest po prostu zdrowy, pożywny i nie trzeba się go bać. Nie zniszczę od razu całej pracy, którą wykonujecie podczas treningów, na siłowni i tak dalej, więc jest to super, super opcja dla fanatyków karmelu i orzeszków. Żeby wykonać tego Snickersa z takich sprzętów kuchennych, wystarczy tylko blender ręczny. Większość osób ma w domu taki blender, więc no, zazwyczaj nie potrzebujecie niczego innego. Więc Snickersa bardzo, bardzo polecam. Jest to taki kultowy słodycz, który każdy zna i podejrzewam, że większość społeczeństwa uwielbia. Numer dwa, czyli trochę łatwiejszy przepis, są to babeczki z czekoladowym kremem z awokado. Powiem Wam, że ten przepis jest to mój must have od bardzo, bardzo dawna. Jest tam awokado i to nie jedno, a kilka sztuk. Ale no oczywiście, że w walentynki chcemy podarować najbliższej osobie coś świetnego i nie warto tego dnia raczej szczędzić. Więc jeśli chcecie troszeczkę bardziej zaszaleć, to jest to super opcja. Spód tych babeczek jest bardzo prosty do wykonania. Jeszcze na dole możecie ułożyć jakiś dżem, jakąś konfiturę, cokolwiek chcecie, a na górze jest wyciśnięty dzięki szprycy krem czekoladowy z awokado, który jest jedwabisty, aksamitny, bardzo słodki, zdrowy i po prostu rozpływa się w ustach. Praktycznie żaden inny produkt jak awokado, kremowe, dojrzałe awokado, nie jest w stanie uzyskać takiej konsystencji, więc jeśli do tej pory jeszcze nie próbowaliście mojego przepisu na czekoladowy krem z awokado, no i konkretniej na te babeczki,
to jest to idealny moment, żeby nadrobić zaległości. Więc sneakersy to był level hard, ten średni poziom trudności, no to będą te babeczki z awokado, a ten taki najłatwiejszy poziom, poziom typowo easy, to będą szybkie pralinki czekoladowe. Tych pralinek potrzebujecie naprawdę tylko trzech składników, praktycznie czekolada, mleczko kokosowe i olej kokosowy. Jest to super proste, wystarczy tylko wszystko stopić, wlać do foremek i jest to prezent, który zajmie Wam dosłownie 5 minut. Więc jest to zdecydowanie najszybsza opcja. Tutaj, jeśli chodzi o te pralinki, możecie zaszaleć z różnymi kształtami Waszych foremek. Ja używam do tego celu serduszek. Wiadomo, motyw walentynkowy. Więc jeśli naprawdę jesteście totalnymi laikami, jeśli chodzi o domowy wyrób słodyczy, no to może nie warto ryzykować tego dnia i po prostu iść po najniższej linii oporu i spróbować właśnie z tymi pralinkami czekoladowymi. W smaku przypominają naprawdę takie bardzo, bardzo dobre czekoladowe praliny. Wyglądają z zewnątrz trochę niepozornie, ale smakiem dorównują naprawdę tym z takiej najlepszej cukierni. Więc to są moje trzy propozycje. Oczywiście na moim kanale, na moim blogu znajdziecie pełno różnych inspiracji słodyczowych. Jeśli mnie znacie, to nie będziecie mieć wątpliwości co do tego. Więc wszystkie przepisy, o których teraz mówię, znajdą się poniżej w opisie i tam dostaniecie link, gdzie znajdziecie dokładne receptury, dokładny przepis na te wszystkie trzy rzeczy. Jeśli natomiast macie moją książkę Wegańskie Słodycze, to tutaj jest skarbnica różnych przepisów, które są również fenomenalne na walentynki. Jeśli macie moją książkę, to mogłabym zaproponować zrobienie Twixa, mlecznej kanapki, czyli mlecznego sandwicha. Z pewnością fajne będą też delicje. Jeśli ktoś lubi takie orzeźwiające smaki, no to zdecydowanie pastylka miętowa. A dla wielbicieli czegoś chłodnego i wielbicieli lodów, no to podejrzewam, że lodowy sandwich, czyli taka lodowa kanapka, będzie strzałem w dziesiątkę. Więc to są moje propozycje. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wypróbujecie któryś z moich przepisów i podarujecie bliskiej Wam osobie w walentynki któreś z tych słodyczy. A jeśli podobają Wam się moje przepisy, to serdecznie zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału i na wciśnięcie tego dzwoneczka, który oznacza, że dostaniecie powiadomienie za każdym razem, gdy dodam nowy film. Wydaje mi się, że taki własnoręcznie zrobiony prezent jest zdecydowanie bardziej wartościowy niż taki gotowy, gotowa czekolada, gotowe pralinki, cukierki prosto ze sklepu. I z pewnością, jeśli dana osoba zobaczy, że poświęciliście trochę czasu, zaangażowania, wysiłku, to zdecydowanie bardziej doceni taki prezent. Ja jestem naprawdę zwolenniczką takich domowych słodyczy, no i domowych prezentów. Więc to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że coś Wam to pomogło. Jeśli totalnie nie wiedzieliście, który z przepisów wybrać, bo muszę przyznać, że no, nakumulowało mi się ich dość sporo, więc to wszystko na dzisiaj. Pa, pa!